Dzisiaj są taty urodziny. 26 lutego. Ciekawe, czy tato dostanie od kogoś jakiś prezent albo życzenia. O, chyba coś dostał. Zobaczymy, co jest w tej kopercie. O, najlepsze życzenia. No, proszę. Bardzo ładna kartka. Ale fajna. Ha! Niesamowite. Bardzo ładnie. A czy to już wszystko? Oho, tu jest jeszcze jakiś wielki prezent. Jaki ciężki. Ciekawe, co to? Co to może być? Teraz spróbujemy to otworzyć. Księga. Wielka księga. Co to jest? Niemieckie pojazdy wojskowe II wojny światowej. Ohoho. Ale gruba. O, pełno jest fotografii różnych czołgów. Jakie wielkie działo. O, coś pięknego. No świetna jest ta książka. Świetna. Tato będzie miał dokładnie pomoc, jak robić dalsze różne zabawki. Bo tutaj już właśnie jest ich sporo i stoją sobie. Co my tutaj widzimy? Najpierw tutaj widzimy dwa malutkie motocykle. Te motocykle są obsadzone przez żołnierzy, którzy na nich sobie jadą. O, prawda? Za nimi podróżują dwa samochody. Takie polowe, osobowe, ładnie pomalowane. A motocykle też są ładnie pomalowane. Nawet buty żołnierzy są pomalowane. Nawet twarze żołnierzy są pomalowane. Wszystko widać dokładnie, jak oni sobie jadą. Bo to są zwiadowcy. Potem samochód osobowy, potem samochód pływający, potem samochód ciężarowy z działkiem i następny samochód ciężarowy z działkiem, potem samochód ciężarowy bez działka, a potem ciągnik gąsienicowy z działkiem. A na wagonach kolejowych są czołgi. Pilnują ich wartownicy tutaj. O, proszę bardzo, bardzo ciekawi stoją sobie. No. A niektóre czołgi stoją po prostu jeszcze na ziemi, oczekują na załadowanie na te pociągi. A wagon z reflektorem jest obsadzony już przez obsługę, która ten reflektor nakierowuje na różne rzeczy. No to ja bardzo dziękuję za te prezenty. Są po prostu rewelacyjne. Bardzo się cieszę. Ale gdyby jeszcze taka jedna dziewczynka o tacie pomyślała i coś mu też przekazała, no to byłoby naprawdę super.